Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Życia z Pasją. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, wyjątkowa postać i przede wszystkim w dzisiejszym odcinku będzie bardzo dużo dyscypliny, siły i co najważniejsze, kondycji. A ten plecak właśnie będzie o tym świadczył. Także bądźcie z nami i oglądajcie program. Wyjątkowe miejsce z wyjątkową osobą, z mistrzynią świata, z mistrzynią Europy, wielokrotną mistrzynią Polski, Patrycja Bereznowska. Witam serdecznie. Lekkoatletka, wspaniała osoba. Widziałem, co może, jak biega, jaką ma siłę. No i myślę, że to, co przez swoją osobę, przez to, jaka jesteś, niejednego zmotywujesz do tego, aby wyjść z domu i zacząć biegać, bo bieganie jest wyjątkowe, ty mi to pokazałaś. Jak zaczęła się twoja przygoda z bieganiem, bo biegasz już bardzo długo, prawda? Ale masz niesamowitą siłę, niesamowitą krzepę, jeżeli można tak powiedzieć, a ważysz 50 kg. Tak, rzeczywiście wiele osób jest mocno zdziwionych, jak jestem silną osobą przy moim wzroście i tak naprawdę dosyć drobnej sylwetce. A wszystko zaczęło się już w moim dzieciństwie, kiedy poszłam do szkoły sportowej. Moja kariera w tamtym wieku akurat nie trwała zbyt długo, ponieważ dorobiłam się poważnej kontuzji stawu skokowego, ale tak naprawdę zaprzestałam biegania, ale zaczęłam jeździć konno i tak naprawdę to dzięki koniom finalnie trafiłam do biegów długodystansowych. Okazało się, że koniowi lepiej jest pokonywać długie dystanse i wygrywać te najdłuższe zawody, to było około 160 km, kiedy przed sprawdzeniem komisji weterynaryjnej jakości czuję, ja zsiądę, przebiegnę kilka kilometrów obok niego, zamiast siedzieć mu na grzbiecie. I w ten sposób w swoich treningach zaczęłam biegać z koniem w ręku. Wiele osób się dziwiło, spotykając mnie w lesie, dlaczego nie siedzę na końskim grzbiecie, tylko biegnę obok. Ale wiedziałam, że to będzie pomocne finalnie w startach, w zawodach, dobre dla konia. A okazało się, że tak naprawdę świetnie się przy okazji ja czuję. I na dodatek mieszkałam w miejscowości, w której był rozgrywany półmaraton, Cud nad Wisłą. I przez 2 lata bodajże, jadąc do pracy, do stajni, w niedzielę musiałam przeczekać, aż biegacze przebiegną. Byłam oczarowana tym, co widzę i postanowiłam, że spróbuję. Mimo tej kontuzji sprzed wielu lat, powiedziałam sobie, że no trudno, jeżeli moja noga nie wytrzyma, to po prostu nie pobiegnę. Jeżeli wytrzyma, to zobaczę, jak to jest przebiec półmaraton. Już na 18 kilometrze tego półmaratonu wiedziałam, że to jest to. Wiedziałam, że zaczęłam za wolno i że mam siły na przyspieszenie. I myślę, że to takie właśnie miły początek, spokojny początek spowodował, że zamiast tak jak większość osób, które debiutują na mecie, mówi nigdy więcej, to ja powiedziałam, czas na maraton, skoro przebiegłam półmaraton. Proszę Państwa, jeszcze muszę dodać, że Patrycja jest rekordzistką świata w biegach 24-godzinnych. Co prawda nieoficjalnie, bo to ciężko stwierdzić, prawda? Te wyniki rzeczywiście nazywane są nieoficjalne, natomiast przez nas ultramaraton
Tybetańczyków są uznawane. W tym momencie Amerykanka pokonała mnie na ostatnich Mistrzostwach Świata, więc mój dwukrotnie poprawiony rekord świata jest jak gdyby nieaktualny, aczkolwiek dwa razy go poprawiłam. Natomiast cały czas dzierżę mocno rekord na 48 godzin, 401 km i tutaj na razie nie ma lepszej osoby ode mnie. Jeżeli chodzi o taki bieg długodystansowy, prawda, on trwa 24, nawet jak ty mówisz 72 godziny, przecież to jest niewyobrażalne dla normalnego człowieka, jeżeli chodzi ogólnie o potrzebę fizjologiczną, przykładowo, nie wiem, coś zjeść, napić się. Jak to wszystko wygląda, jak ty dajesz sobie radę? Przecież jesteś naprawdę bardzo zgrabną kobietą. Dziękuję. W życiu bym nie powiedział, że jesteś w stanie tyle przebiec i jeszcze co dodajmy. Ty startujesz z komandosami, ścigasz się również, z plecakiem 10-kilogramowym, obciążeniem oczywiście, w butach, można powiedzieć, wojskowych, prawda, w mundurze i biegasz i wygrywasz z nimi. Szacunek jest? Tak, tak. Rzeczywiście to jest miłe, bo kiedy startuję w tego typu biegach z komandosami, żołnierzami, generalnie mundurowymi, ale również i cywilami, ale wszyscy mamy te same warunki, wszyscy musimy nieść plecak 10-kilowy, mieć buty wojskowe, to mijając ich naprawdę za każdym razem słyszę wow. Podziwiają i tak naprawdę kiedy staję na podium, również żołnierze zawodowi gratulują i są pełni szacunku. Natomiast no jak to się biega takie biegi 24-godzinne czy dłuższe? Do tego dochodzi się latami. Taki trening trwa naprawdę długo i może ja nie jestem najlepszym przykładem, bo ja zaczęłam startować od 21 km, potem dosyć, następny mój start to było 42, czyli dosyć szybko przeskoczyłam do tych długich dystansów, ale do biegów ultra przygotowywałam się 5 lat. Tak naprawdę 5 lat biegałam, zanim podjęłam decyzję, że wystartuję w biegach ultra. Wcześniej przez lata tak naprawdę trenowałam konie do długodystansowych rajdów i zdawałam sobie sprawę, że organizm potrzebuje czasu, że mięśnie można dosyć szybko wyćwiczyć, wzmocnić, natomiast ścięgna, więzadła, stawy potrzebują lat pracy, żeby przystosować się do tak dużych obciążeń. I chyba dzięki temu cały czas przez te kolejne naście lat biegam bez kontuzji. Być może zrozumienie fizjologii poprzez moje wykształcenie biologiczne. Masz doktorat, prawda? Tak, pasjonowałam się zawsze tym i zawsze biologia, fizjologia, anatomia to były naprawdę moje takie ulubione kierunki i może dzięki temu zrozumienie pomaga mi teraz w zrozumieniu całego procesu treningu. No i tego chyba co najważniejsze w takich biegach to procesu regeneracji, bo bez regeneracji nie ma tak naprawdę mocnych startów, mocnego treningu i to wszystko się układa finalnie w sukces. Masz za sobą sztab ludzi, którzy ci pomagają. Właśnie chciałam powiedzieć, fizjoterapeutkę. Chciałam powiedzieć, że ja nie jestem sama. Tak, która ci pomaga, prawda? Tak, to wszystko jest otoczka ludzi, którzy w jakiś sensie wierzą w ciebie, pomagają ci, wspierają cię, prawda? Bo to nie jest łatwe. Tak, rzeczywiście biegi 24-godzinne, długie biegi ultra zawsze wiążą się z tym, że mamy support. I to jest tak, że na samych zawodach mamy osoby, które nam pomagają, jest to dopuszczalne. Różne są formuły, bo są też zawody, na których po prostu zawodnik musi być skazany sam na siebie, ale przeważnie mogą być osoby, które podadzą coś do picia, do jedzenia, czasami są wskazane punkty na trasie, czasami biega 24-godzinnych to jest po prostu stała baza, a my raczej zawodnicy krążymy wokół tej bazy.
mniej więcej co 2 km, co 2,5 dobiegamy do tej bazy i możemy po prostu wziąć coś do jedzenia, do picia, czy chociażby w nocy na przykład założyć coś cieplejszego, kiedy robi się zimno. Natomiast jeżeli chce się osiągnąć dobry wynik, to wszystkie te czynności trzeba wykonać jak najszybciej w biegu. I rzeczywiście zgrany zespół, który wie, czego tak naprawdę chce, ja wystarczy, że powiem czasami jedno słowo, a czasami nie mówię nic po prostu i dokładnie dostaję w biegu w rękę to, co wymarzyłam sobie na poprzednim okrążeniu, no to jest to, co składa się właśnie na to, że mogę wygrywać takie zawody. Jakbyś chciała zachęcić teraz młodych ludzi, którzy nas oglądają, bo na pewno nas oglądają i serdecznie ich pozdrawiamy, którzy mają jakieś talenty ukryte, o których jeszcze może nie wiedzą. No, ty zaczęłaś późno, a zobacz, ile osiągnęłaś. Tak, myślę, że warto znaleźć tą swoją pasję i niekoniecznie podążać czyjąś drogą, ale znaleźć tą swoją pasję, próbować, bo nie zawsze ta pierwsza będzie właśnie tą, którą finalnie osiągniemy. Zresztą ja rozpoczynałam swoją karierę sportową od jeździectwa, które cały czas jest moją miłością, ale jednak w bieganiu osiągnęłam największe sukcesy, a wymagało to pewnej odwagi, spróbowania, prawda, pójścia pierwszy raz, mówienia sobie, że jeżeli czegoś nie potrafię, to po prostu muszę się nauczyć. I no myślę, że zachęcam do próbowania, ale przede wszystkim do wiary w siebie, ale z drugiej strony nie stawianie sobie zbyt dużych wymagań. Myślenie o tym, że nie porównuję siebie do tych najlepszych, tylko staram siebie być swoją najlepszą jak gdyby wersją i po prostu dawać z siebie tyle, ile ja mogę w danym momencie. Czasami nie mamy wpływu po prostu na to, kto nam w starcie stanie obok nas i może się okazać, że będziemy rywalizować z kimś, kto akurat będzie miał naprawdę najlepszy dzień w swoim życiu i mimo wszystko zajmiemy drugie miejsce, ale skoro daliśmy z siebie wszystko, to może okazać się, że to powinniśmy się tym cieszyć nawet bardziej niż zwycięstwem. Czasami właśnie to poczucie, że po prostu angażujemy się w 100%, że wierzymy w siebie i czerpiemy z tego radość. To jest chyba najważniejsze, więc trzeba szukać swojej drogi, swojej pasji. Tym gestem kończę tą część naszego programu, bo nic dodać, nic ująć. Powiedziałaś wszystko, trafiłaś też w moje serce i na pewno niejednego młodego człowieka, który nas ogląda. Jutro takie małe wyzwanie też dla mnie. Spróbuję z Tobą pobiegać, założę Twój plecak 10-kilogramowy, przebiegnę się z Tobą. Będzie mi bardzo miło, bardzo przyjemnie. I przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za to, że nam poświęciłaś czas. I w takiej atmosferze nie słyszałem jednego narzekania, proszę Państwa. Padał deszcz, pływałaś w rzece. To było wyjątkowe i nie słyszałem z Twojego głosu nawet chwili, aby zadrżał Ci głos. To jako kolejne moje wyzwanie. Poza tym to była naprawdę bardzo duża przyjemność. I zawsze kiedy właśnie rozmawiam z osobami, które może nie są bezpośrednio związane z biegami, zdaję sobie sprawę, że mogę właśnie zaszczepić w kimś tą chęć spróbowania i być może ktoś odnajdzie tą swoją drogę, gdzieś wyjdzie z ukrycia i to jest fajne, dzielić się swoją pasją, swoją miłością, naprawdę przyjemność. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy za chwilę. Myślę, że będzie się działo. Małe wyzwanie dla mnie. Biegi nie są moją mocną stroną, ale z tobą myślę, że będzie fajnie. Także oglądajcie program.
Proszę Państwa, było pływanie, bieganie, jazda rowerem. Sporty, które wymagają przede wszystkim dynamiki, ale wyjątkowej odporności psychicznej, fizycznej. I wielki szacunek za to, bo był deszcz, wczesne wstawanie, wczesne pływanie. Także naprawdę no, godne to jest podziwu. A dzisiaj będzie takie małe wyzwanie dla mnie, ponieważ może o tym nie mówiliśmy, ale w całym stroju biegła Patrycja wojskowym, w butach wojskowych i w tym plecaku, który waży 10 kg, tak? Tak, zgadza się, dokładnie. 10 kg, także ja dzisiaj będę w tym biegu z nią, tutaj po lesie, jest dość wysoka temperatura, ale jeżeli mogłabyś mi powiedzieć, dlaczego akurat tego typu biegi z obciążeniem, bo to naprawdę jest to wydolnościowo ciężkie, szczególnie dla kobiety. Tak, ale jestem dosyć, mimo drobnej postury, silną biegaczką, a poza tym mam znajomych, którzy startowali. Dwa, jest to zawsze jakieś upamiętnienie, że tak powiem, naszych obrońców, naszych żołnierzy. Bardzo często tego typu biegi militarne są związane z jakimiś historycznymi wydarzeniami. To zawsze fajnie jest połączyć dwa wydarzenia sportowe i uczczenie jakiejś pamięci. A też można powiedzieć, że byłaś współorganizatorem biegu teraz, który zresztą za chwilę zobaczycie, z okazji Powstania Warszawskiego. Tak, zgadza się. Jestem ambasadorką biegu, który odbywa się u nas w gminie Wiliszew. Jest to bieg ultramaraton powstańca, bieg ku pamięci Powstaniu Warszawskiemu, a tak naprawdę jego bohaterom. I biegniemy 63 km na 63 dni Powstania Warszawskiego, przy okazji upamiętniając miejsca, w których pewne działania odbywały się w tym czasie tutaj na terenie gminy. W tym uczestniczą też mieszkańcy i to jest bardzo fajne, dlatego że pomagają nam na trasie, nam biegaczom, podają wodę, izotoniki, ciasta z własnej inicjatywy, więc też to konsoliduje bardzo tą społeczność tutaj na miejscu. A przy okazji możemy zaprosić biegaczy z zewnątrz, którzy mogą szczegółowiej poznać historię Powstania Warszawskiego i zawsze jest to bardzo, bardzo miłe. Piękna inicjatywa i pamiętajmy, naród, który pamięta o swojej historii, przed nim długa przyszłość, prawda? Naród, który nie pamięta swojej historii, to co z przyszłością, skoro nie pamięta o przeszłości, prawda? To takie małe wnioski, a teraz zabieramy się do krótkiej rozgrzewki, chociaż powiem Państwu tak. Gryzą komary, jest ciepło. Wyobraźcie sobie ci, co kiedyś byli, a na pewno wielu z Was było w lesie w upalny dzień, założyć te 10 kilo i biegać jeszcze w stroju wojskowym. Myślę, że nie lada wyczyn. Ja tylko będę, że tak powiem, liznę w cudzysłowie to, co Ty na co dzień trenujesz. Dlatego te 10 kilo zaraz wyląduje na moich plecach i przebiegniemy się. No myślę, że ile tam zrobimy tych kilometrów? 2-1? Tak nie za dużo. Tyle, żebyś poczuł, co to znaczy. Ja czasami biegnę z tym plecakiem 21 lub 42 km, a potem jeszcze resztę już bez plecaka do 100 km. Setka komandosa, jak sama nazwa mówi, ma 100 km. Fajnie. 50 kilo. 50 kilo na waży. 10 kilo i ciuchy. Wyobraźcie sobie. Dobra. Razem 14. Tak jest. Bierzemy się. Rozgrzewka krótka i działamy. Patrycja w wielu zawodach jest lepsza od mężczyzn i co mi teraz fajnie powiedziała, rekord Polski? W biegu 48-godzinnym należy do mnie, to znaczy jest lepszy niż rekord Polski mężczyzn. I kobiety są mocniejsze od mężczyzn właśnie w biegach długodystansowych, prawda? W tych najdłuższych tak. Zdarza się, że kobiety wygrywają, mimo mniejszej tej krzepy fizycznej, jednak głowa... Myślę, że też mniejsze odczuwanie bólu, psychika powoduje, że mamy przewagę. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek, za to spotkanie. No, to, co mi pokazałaś, to jednak mi bardzo, ale to bardzo dużo brakuje. Proszę Państwa, wyjątkowy odcinek, wyjątkowa postać. No, ja zostałem zmotywowany, jestem spocony, ale o to chodziło. I najważniejsze jest to, że miło spędziliśmy czas, a w takim towarzystwie nie sposób się nudzić. Bądźcie z nami, oglądajcie program i przede wszystkim spędzajcie aktywnie czas wolny. A teraz lecimy.